Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o zapachach skórzanych. Być może jesteście zaskoczeni, dlaczego zapachy skórzane. Zawsze mówiłam, że nie za bardzo skórę w perfumach lubię. No i tak, to prawda. Natomiast będą to zapachy skórzane dla opornych, czyli dokładnie takich jak ja, osób, które na skórę spoglądają tak z lekką podejrzliwością, są to osoby takie jak ja, które nie lubią takiej za mocnej skóry, która przytłacza po prostu wszystko wokół. Pokażę Wam tutaj zapachy ze skórą, które naprawdę uwielbiam, które noszę i które no bardzo, bardzo mi się podobają. Tutaj niektóre z zapachów skórzanych są serio moimi naprawdę ogromnymi ulubieńcami, także no nie taki diabeł czasami straszny, jak go malują. Wiadomo, każdą nutę zapachową, każdy akord trzeba jakoś odpowiednio doograć, żeby on nam pasował. Także tutaj będą takie zapachy bardziej luksusowe, takie zapachy jak wiecie, wnętrze skórzanej torebki, jakieś takie luksusowe skórzane kurtki, coś w tym stylu, więc jeżeli to Wam się podoba, bardzo proszę zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat i jeżeli chcecie, zostańcie ze mną na dłużej. Zachęcam też do obserwacji mojego Instagrama, mojego prywatnego Instagrama, ale też również Instagrama perfumerii mojej i mojego męża Potocka Perfumery. Też jeżeli chcecie, możecie odwiedzić naszą stronę, tam już coraz więcej zapachów, także każdy znajdzie coś dla siebie, coraz bardziej można też niektóre zapachy kupić w przedsprzedaży, jeżeli macie taką ochotę, także tak, i koniec tych ogłoszeń parafialnych, tego przywitania, zaczynamy historię tych skórzanych zapachów. Na pewno tutaj jest więcej zapachów, które mogłabym do tego zestawienia wrzucić, natomiast tutaj tak, te pierwsze, które przyszły mi na myśl i takich tak znowu mało nie jest. I zaczniemy w ogóle od perfum, które zainspirowały ten filmik. Jest to zapach właśnie skórzany, jest to zapach skórzano, taki ozonowy, taki powietrzny, do którego ja kompletnie nie byłam przekonana, który myślałam, że mi się nie spodoba, a jest zupełnie odwrotnie. No i właśnie ten filmik zainspirował to wideo i też w ogóle zainspirował wideo o zapachach takich bardziej wodnych, oryginalnych, także to jest taki zapach pół na pół. Mamy tutaj skórę i nuty wodne właśnie, no i jest to Carner Barcelona Revolution. Ja już tutaj się zachwycałam tym zapachem na kanale. No jest to po prostu przepiękny, luksusowy, chłodny zamsz z ziołami i czymś takim troszeczkę słodszym, z taką leciuteńką kwiatowością. Tutaj mamy też kwiat pomarańczy. Jest to zapach niezwykle wdzięczny, bardzo, bardzo elegancki i o dziwo ten zapach pasuje do perfum w takiej, wiecie co, czystej estetyce, co mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, natomiast faktycznie tak jest, także dla mnie Revolution to jest taka rewolucja, jeżeli chodzi o postrzeganie właśnie zapachów skórzanych, stąd też właśnie ten filmik, bo no jest to zapach naprawdę fantastyczny, pomimo że on jest, powiem Wam, taki transparentny, bo jest to taki zapach właśnie z tego rodzaju transparentnych, trwa on na mojej skórze bardzo, bardzo długo, unosi się pięknie w powietrzu i pozostawia wokół Was taką przepiękną bańkę zapachową, nie za ciężką, nie za lekką też. No tutaj jest po prostu wszystko idealnie, jeżeli lubicie takie właśnie delikatniejsze zapachy, ale bardzo takie ultra luksusowe, no to Revolution, powiem Wam, że naprawdę skóra w tym zapachu to jest najwyższej klasy zamsz pomieszany właśnie, tak jak mówiłam, z czymś takim słodszym, świeższym. No fantastyczny, fantastyczny zapach. Także Revolution. Z Carnerem mam 10% na ich oficjalnej stronie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, także zapraszam. No i kolejny zapach, znów z tym takim zamszowym akordem, który totalnie uwielbiam. Jest to zapach, który kocham, po prostu uwielbiam, wielbię. Jest to Iris Shot od Olfactive Studio, no i oczywiście jest to zapach irysowy, ale jest to też zapach właśnie taki, no, zamszowo-skórzany. Jest to po prostu pudrowy irys rozkruszony w takiej bardzo luksusowej, zamszowej torebce. Coś fantastycznego, w tym zapachu są też aldehydy, natomiast tutaj znów nie kojarzcie sobie tego, nie wiem, z Chanel numer 5 czy coś w tym rodzaju, absolutnie nic z tych rzeczy, to nie jest zapach vintage'owy, to jest zapach bardzo nowoczesny, bardzo taki dla eleganckiej osoby, lubiącej coś takiego troszkę artystycznego, ale też klasycznego jednocześnie, no coś rewelacyjnego. Jeżeli lubicie pudrowego irysa, takiego kremowego, wręcz maślanego, i jeżeli lubicie coś takiego troszkę świeższego, jeżeli lubicie właśnie zapach luksusowego zamszu, no będzie to zapach idealny dla Was. No Iris Shot ja wczoraj nosiłam, powiem Wam, no za każdym razem, kiedy noszę ten zapach, po prostu zachwycam się, jak przepiękny on jest. To jest seria Sepia z Olfactive Studio i to są ekstrakty perfumowe. No po prostu trwałość, projekcja tego zapachu naprawdę rewelacyjne, mimo że nie jest on mocny, nie jest obezwładniający, jest on bardzo, bardzo intensywnie wyczuwalny wokół Was.
No przepiękny, przepiękny, absolutnie przepiękny luksus w butelce, także Olfactive Studio Iris Shot. Kolejnym zapachem będzie zapach, o którym jeszcze nie mówiłam na kanale. Jest to zapach marki Milano Fragrance i jest to Galleria. Jest to zapach zainspirowany Mediolanem i Galerią Vittorio Emanuele, do której możecie pójść będąc przy Duomo w Mediolanie właśnie, czyli tej słynnej katedrze. No i powiem Wam, że tutaj też, jak zobaczyłam, że tu jest skóra, to mówię tak, skóra, w ogóle czerwone owoce też, jest tu kawa, bardzo tak oryginalnie, nie wiem, czy tutaj są jakieś kwiaty, coś tam chyba jest, też jest irys w ogóle, więc ja Wam powiem, że ten irys i ta skóra jest to naprawdę trafne połączenie, mamy tutaj też drzewo sandałowe. Oj, no powiem Wam, że Galleria to jest wizyta właśnie w luksusowej galerii, w której macie wyroby skórzane, w której macie jakieś łakocie nawet, w której macie jakieś kosmetyki, ale to jest wszystko tak delikatne. Tak, no, takie uczucie jak w ogóle powiem Wam w Carner Barcelona Revolution, czyli jest to taka bardzo pachnąca, aromatyczna skóra. Kawy mocno nie czuć w tym zapachu, troszeczkę właśnie czerwonych owoców, troszeczkę takiej pudrowości. W tym zapachu nic nie wybija się na prowadzenie, jest to taki zapach też no właśnie idealnie zblendowany. Jakbyście też znów w tej skórzanej zamszowej torebce trzymali coś bardzo takiego fajnie pachnącego, jakieś perfumy, coś w tym stylu. Naprawdę rewelacja Galleria Milano Fragrance, także to jest to, no to są takie trzy pierwsze takie fajne, transparentne zapachy. I kolejnym zapachem ze skórą jest Soradora Mandorl i jest to zapach no bardzo głęboki, bardzo intensywny, bardzo taki no dla femme fatale. Tutaj w ogóle w tym zapachu mamy mnóstwo tonki, która jest jednocześnie wiśniowa niemalże. Także no ja tutaj zdecydowanie w tym zapachu czuję jakiś akord wiśni, natomiast wiśni nie ma. Tak jak mówiłam, w składzie jest tonka, więc być może ta tonka taką wiśniowość nadaje. Jest to zapach taki głęboki, taki jakby gurmandowy niemalże. Bardzo, bardzo intensywny, natomiast tutaj skóra też nie jest podana w taki sposób, wiecie, ostry, odrzucający. Ja, jak wiecie, bardzo nie lubię skóry takiej jak w Gucci Guilty Absolute, zawsze o tym mówię, albo Hardcore od Cory Terno. Skóra, która jest taka, wiecie, wszechobecna, ona przykrywa wszystkie nuty bardzo mocno. Nie czujemy nic ponad tą skórę, gdzieś tam w tle majaczy, wiecie, coś fajnego, natomiast wszystko to tak naprawdę cały czas jest skóra, 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 skóra. To tego tutaj nie ma. Tu jest słodycz, tu jest znów taki zamsz, bardzo przyjemny, bo tutaj chyba właśnie akordem nawet w tym zapachu jest zamsz pomieszany właśnie z tą wiśniowością. Fantastyczny zapach, fantastyczny zapach i u nas w perfumerii dostaniecie oczywiście Mandorl, czy to w próbkach, czy to w pełnych pojemnościach, no coś dla mnie fantastycznego, przepiękny, przepiękny, intensywny, także Mandorl od Soradora. Kolejnym zapachem jest zapach, jest zapach, który mi się bardzo podoba, ja go nie mam w kolekcji. Jeszcze, nie wiem, być może kiedyś dodam, natomiast jest rewelacyjny. Ja w ogóle tą odleweczkę, którą tutaj mam, dostałam od Anety Sniffing Bunny na Instagramie. Pozdrawiam Cię kochana, jeżeli oglądasz. Ostatnio z Anetą taką małą wymiankę próbkową robiłam, no i właśnie Aneta wysłała mi całkiem sporo zapachów Diptyk, więc bardzo z tego się cieszę, tutaj na pewno jakiś filmik o Diptyk znajdzie się, bo ja znam oczywiście tą markę, znam buteleczki, natomiast nigdy się nie złożyło, żebym w końcu doszła do testu, w końcu mam tą możliwość, więc na pewno przetestuję i tutaj Wam opowiem, no ale też trafił się ten zapach w próbkach, jest to Byredo Animalic. No powiem Wam, że uwielbiam ten zapach i jest to zapach, który jest bardzo w stylu Ulala od Teo Cabanel. To jest taki słodki, transparentny zapach, ale bardzo właśnie taki cielesny. Ma on w sobie piżmo, no właśnie ma tą skórę. Jeżeli lubicie Ulala od Teo Cabanel, jeżeli lubicie Rosendo Matteo No. 5, no, Animalic. Właśnie nie wiem, czy jest sens dla mnie posiadać ten zapach w pełnej pojemności, bo on bardzo przypomina mi momentami właśnie Rosendo Matteo No. 5 albo te Ulala od Teo Cabanel. Więc być może powstrzymam się, natomiast daję znać, że no, jeżeli lubicie takie zapachy, albo jeżeli w którymś z tych zapachów, o którym powiedziałam, czy to Ulala, czy Rosendo Matteo No. 5, nie, coś Wam zgrzyta, być może Animalic będzie Waszym tropem, ale no tutaj nie czuć w ogóle takiej intensywnej skóry, takiej wiecie, też chamskiej, to jest wszystko
tak cieleśnie zamszowe, przepiękne, naprawdę rewelacyjne, słodkie, ale drapieżne jednocześnie, jednocześnie kremowe, mruczące, fantastyczny zapach. Fantastyczny zapach, nawet nie spodziewałam się, że tak rewelacyjna kompozycja tutaj, wiecie, czeka na mnie w marce Byredo, bo jak dotąd to tak raczej sobie tą markę kojarzyłam z czymś takim troszeczkę bardziej świeższym, takim nawet ulotnym, bo wiele osób właśnie narzeka na trwałość tych zapachów. Natomiast Animalik, no dobrze, nie będziemy się rozpuszczać nad nim, natomiast jest absolutnie świetny, ma ten sznyt takiej zamszowości słodkiej, jaką ja lubię, także to jest to. No i mówiłam o Rosendo Matteo No. 5, natomiast jak wiecie, ja posiadam i Chartreux Gold i w tym zapachu właśnie też skóra jest. Skóra, szafran, fasola tonka, rewelacyjny. No w porównaniu z Byredo Animalik ten zapach jest jeszcze bardziej mocarny, jeszcze bardziej słodki, jeszcze bardziej taki zawiesisty. No i właśnie tutaj wiele osób narzeka, że w tym zapachu czuje zapach spalonych opon, czy to w tym, czy to w Rosendo Matteo No. 5. Prawdopodobnie właśnie jest to zasługa szafranu pomieszanego ze skórą. Natomiast ja czuję tą gumiastość, ale taką właśnie gumiastość bardziej, gumowość, nie spaloną gumę, tylko taką po prostu gumę, taką sensualną, jednocześnie taką krągłą, taką słodką, cielesną też, więc to mi się bardzo, bardzo podoba. No, porównując Animalik, Animalik jest taki jeszcze bardziej, no nie wiem, nie powiem jeszcze bardziej luksusowe, ale takie bardziej delikatniejsze, takie bardziej mruczące, bo ten zapach to jest po prostu mocarz, istny mocarz, ale DNA tych obu zapachów jest tam gdzieś podobne, także i Chartreux Gold, jeżeli macie możliwość, kupcie, jeżeli nie, no to Rosendo Matteo No. 5 też, jeżeli ktoś chce, także to jest to. Kolejnym zapachem jest zapach, który totalnie uwielbiam, który wiecie, no mam obsesję na jego punkcie, a zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach. Dzisiaj akurat jest taki chłodny dzień, w sumie nadałby się ten zapach. Jest to Sugar Leather od Une Nuit Nomade. No i tutaj właśnie wybrałam ten zapach, bo no chcę Wam pokazać, że skóra nie jest taka straszna. W nazwie w ogóle jest skóra, cukrowa skóra, Sugar Leather. Natomiast tutaj absolutnie nie ma żadnych takich akordów też odrzucających, nic z tych rzeczy. Ja Wam powiem, że ja bardzo mało tutaj w tym zapachu ogólnie skóry czuję. Podobnie jak właśnie w Mandorl od Sory Dory. To są takie dosyć dwa podobne zapachy. Tutaj mamy z kolei więcej jeszcze cynamonu. Mamy taką ciepłą przyprawowość, mamy tonkę też. No natomiast tutaj tej skóry mocno nie czuć, to jest raczej też właśnie taki bardzo słodki zamsz. Jest to zamsz posypany właśnie cukrem. Fantastyczny zapach. Fantastyczny zapach, ale powiem Wam, że no koniecznie trzeba przetestować. W ogóle te wszystkie zapachy, o których ja mówię, że są takie przyjaźnie skórzane, bo na Waszej skórze może się okazać, że wcale niekoniecznie na każdym to wychodzi coś innego. Na mnie nie wychodzą w tych zapachach po prostu właśnie takie chamskie nuty takiej ciężkiej skóry. Dlatego też ja Wam prezentuję, ale jak wiadomo, wszystko trzeba na sobie przetestować. A mówię to dlatego, że, bo jeżeli chodzi o Fragrantikę i o komentarze na temat tego zapachu, to widziałam, że na niektórych osobach faktycznie może wychodzić taka chamska skóra, więc to koniecznie przetestujcie. Natomiast dla mnie to jest po prostu słodycz, taka jakby gurmandowa, ale nie do końca fantastyczny. Sugar Leather od Une Nuit Nomade. Jeżeli chcecie taki pocukrzony zamsz, no to zdecydowanie będzie to to. Kolejnym zapachem jest zapach Klon. Natomiast jest to zapach, no, który tutaj chciałam połączyć, no to jest klon Toma Forda, Effin' Fabulous. Chyba nie ściągną tego wideo, jak przeklnę tak normalnie po angielsku, ale dobra. Napiszę Wam w opisie. Natomiast tutaj mam odpowiednik od Dossier, jest to Oriental Sage. Ten zapach chyba się już inaczej nazywa, nie Oriental Sage, tylko inaczej, bo podobno słowo orientalny zostało zakazane z dziwnych powodów. Jest jakoś to umotywowane przez osoby, które uważają, że to jest słowo negatywnie nacechowane, natomiast ja tego nie skomentuję, po prostu dla mnie nigdy bym w życiu na to nie wpadła, że słowo orientalny jest negatywnie nacechowane, no ale mi raczej to słowo zawsze kojarzyło się z czymś pozytywnym, z czymś bardzo bogatym, właśnie intensywnym, mocno pachnącym, no ale ja go nadal będę używała i tyle. Natomiast już mówię, że ten zapach nie nazywa się chyba Oriental Sage, tylko Amberry Sage, coś takiego, natomiast jest to klon Toma Forda Effin' Fabulous. No i właśnie mamy tutaj w tym zapachu skórzane nuty, mamy tutaj gorzki migdał, szałwie, lawendę, właśnie nuty skórzane, irys, wanilia, znaczy korzeń irysa, wanilię, bursztyn, drzewa, takie jasne blondwoods i tonkę.
No i jest to zapach bardzo, bardzo aromatyczny. Ja Wam powiem, że wąchałam ten oryginał Toma Forda chyba w Mediolanie. On trochę podobnie pachnie, natomiast nie są to te same dwa zapachy. Natomiast jeżeli chodzi o tą wersję od Dossier, uważam, że jest to bardzo oryginalny, bardzo aromatyczny, skórzasty lekko zapach, natomiast nie zapach taki ciężki. Jest to bardzo, bardzo mocna aromatyczność. Ten zapach jest nawet troszeczkę taki jakby medyczny momentami, takie medyczne zioła, więc to koniecznie trzeba sobie sprawdzić. No, zapachy Dossier nie są bardzo drogie, możecie je dostać na Allegro, przynajmniej tak można było. Ja teraz nie wiem, bo nie sprawdzałam, natomiast poszukajcie, na Allegro były. Także Oriental Sage od Dossier, no teraz inaczej się nazywa, ja w opisie Wam zamieszczę nazwę, jaka jest obecnie. Polecam, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach, taki inny, też nie przytłaczający tą swoją skórzastością. No i kolejnym zapachem będzie zapach od marki francuskiej niszowej Jus Parfum i jest to Ultra Hot. No i ten zapach jest idealnym zapachem dla miłośników znów Rosendo Matteo No. 5, ale też Baby Cat od Yves Saint Laurent. Natomiast jest to o wiele bardziej powietrzna, transparentna wersja tych obu zapachów. Także jeżeli lubicie Rosendo Matteo No. 5, jeżeli lubicie właśnie Baby Cat, albo też lubicie Rifa Cat od Paris Corner, który jest idealnym klonem właśnie Baby Cat, no to myślę, że Ultra Hot będzie dla Was. Jest to przepiękny, transparentny zapach, właśnie taki waniliowy, lekki, z kadzidłem, ze skórą, ale wszystko jest w nim bardzo takie zblendowane, gładko, tak właśnie lekko, powietrznie, nawet leciuteńko mineralnie. Także jest to bardzo, bardzo fajny zapach, w którym też nic nie wybija się zanadto na prowadzenie, bardzo fajnie zmiksowany i też daje nam taki, wiecie, lekkie uczucie, tak jak właśnie, nie wiem, Carner Barcelona Revolution. I daje też taki sexy pazurek, jak właśnie Rosendo Matteo No. 5 albo Baby Cat, ale o wiele bardziej takiej lżejszej, powietrznej wersji. Także Jus Ultra Hot, bardzo fajny zapach. Kolejnym zapachem będzie zapach, którego ja tutaj nie mam, mam w próbce, jest to Memo African Leather. Mój mąż ma w ogóle odpowiednik tego zapachu i muszę Wam powiedzieć, że ten zapach naprawdę pachnie rewelacyjnie. Jest to taka skóra bardzo aromatyczna znowu, taka troszeczkę ostrzejsza, ale właśnie w bardziej taki jak dla mnie słodko-ziołowy sposób, więc zdecydowanie polecam. Ja widziałam, że Memo ma sporo tych zapachów, jeżeli chodzi o skórę. Wiem, że jeden mi nie podpasował, nie wiem, czy to chyba był Irish Leather, właśnie taki bardzo, bardzo mocny, natomiast jeżeli chodzi o African Leather, jest to zapach taki też bardziej transparentno-ziołowo-skórzany. Bardzo, bardzo ładny, także też polecam, wspominam tutaj. No i kolejnym zapachem, albo kolejnymi dwoma zapachami będą zapachy od marki Room 1015, no i mam tutaj dwa zapachy Cherry Punk. Jest to Cherry Punk ten zwykły, klasyczny pierwszy i Cherry Punk Extra de Parfum. Ja je tutaj wspominam, no bo oba mają skórę, oba mają w ogóle bardzo podobną piramidę zapachową. I teraz, dla niektórych osób klasyczny Cherry Punk ma w sobie za dużo skóry, ma mniej słodyczy i ogólnie niektórzy wolą ekstrakt, który jest dla nich bardziej słodki, bardziej wiśniowy, bardziej soczysty i dla mnie właśnie ekstrakt taki jest. Natomiast dla niektórych ekstrakt, przypuśćmy Gourmandy Andy, pozdrawiam Cię, Gourmandy Andy ma Cherry Punk ekstrakt i mówi, że dla niego ten zapach jest zbyt skórzany, zbyt właśnie taki chamski, jak spalone opony, więc wolałby Cherry Punk zwykłą wersję, dlatego czy to ekstrakt, czy to zwykły Cherry Punk, należy przetestować, która wersja zapachu będzie dla Was, no to sobie po prostu byście tą wybrali. Tutaj jest wiśnia i skóra głównie, jak wiecie, ja uwielbiam zapach Cherry Punk. Dla mnie to jest po prostu zawsze, tak jak mówię, bardzo luksusowa skórzana kurtka, nasączona takim wiśniowym zapachem, takim tytoniowo-wiśniowym, jakby nawet delikatnie. Cherry Punk to jest ogólnie, o tutaj koreczek oczywiście mi jak zwykle spadł, Cherry Punk to jest dla mnie taki właśnie zapach. No i zapomniałam, co chcę powiedzieć, po prostu, aha, najlepszy zapach wiśniowy, to chciałam powiedzieć, dla mnie o wiele lepszy niż Tom Ford Lost Cherry, o wiele bardziej mocarny. Dla mnie, muszę być bardzo, bardzo szczera, te zapachy są niemalże identyczne, więc być może Cherry Punk wymienię na coś innego, bo dla mnie są totalnie, totalnie podobne. Tylko właśnie, tak jak mówię, zależy to od Waszej percepcji. Na mojej skórze one się zbytnio nie różnią. Może ten faktycznie ma mniej wiśni, ten jest właśnie bardziej słodki, ale nie ma jakiejś takiej ogromnej różnicy.
Natomiast faktycznie są osoby, które bardzo intensywną różnicę wyczuwają, więc daje znać, że te dwa zapachy trzeba sobie przetestować i po prostu wybrać wariant, który Wam pasuje lepiej. Dla mnie, tak jak mówię, one oba są identyczne praktycznie, ale co nos to opinia i wyczuwanie, także tutaj dlatego o dwóch wspominam. Kolejnym zapachem jest zapach od Teodorosa Calotinisa. Jest to zapach z jego tej takiej ekstraktowej, droższej wersji, droższej serii. Jest to Leather Iris. Ja Wam powiem, że to jest już taki zapach dla mnie bardzo borderline leathery, na granicy, bardzo, bardzo na granicy. Natomiast nadal jest on przyjemny. Mamy tutaj skórę i mamy tutaj irys, jak nazwa wskazuje. I jest tutaj zapach, tak ja sobie to psiknęłam też jeszcze przed nagraniem tego filmiku. To jest jeszcze skóra, którą tak mogę zaakceptować. To jest skóra właśnie taka znów bardzo luksusowa skórzana kurtka, taka czarna, taka zadziorna, taka trochę nawet punkowa. Właśnie pomieszana z takim pudrowym irysem. Z takim troszeczkę irysem jak w tym Iris Shot i Leather Iris, Leathery Iris to jest właśnie jakby taka mocniejsza, bardziej mroczna wersja Iris Shot od Olfactive Studio. No Olfactive Studio jest bardzo, bardzo taką bogatą kompozycją, bardzo złożoną, ma bardzo dużo niuansów, natomiast gdyby z Iris Shot zostawić skórę i irysa, myślę, że mielibyśmy gdzieś tam podobny zapach do Iris Leather, Leather Iris od Calotinisa. Naprawdę bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny, taki na taką imprezę rockową, idealny, na pograniczu tej takiej właśnie, tak jak mówię, benzynowej skóry, ale nadal bardzo przyjemny. Także jeżeli szukacie czegoś intensywniej skórzanego, chcecie poeksperymentować, czy być może Wam pasuje, to Leather Iris polecam, bo jeszcze to też jest na granicy mojej tolerancji, także to jest to. Kolejnym zapachem będzie zapach, który myślę będzie ciekawostką dla wielu osób. Niektórzy pytali mnie o zapachy marki Massimo Dutti, no i w końcu właśnie robiąc zestawienie do tego filmiku, natrafiłam na ten zapach, no i zakupiłam. Massimo Dutti Black Evening. Powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo dobry zapach. Naprawdę bardzo dobry zapach. W ogóle atomizer też jest super. Co jest w ogóle fajne w tych zapachach Massimo Dutti, zaraz przejdę do zapachu. Co jest fajne w tych zapachach Massimo Dutti? One przychodzą bardzo fajnie, porządnie zapakowane. Nie to co z Zary. Wiecie, jak zamówicie tą paczkę z zapachami z Zary, to ten zapach po prostu lata. Słyszałam wiele historii, że ludziom te zapachy z Zary gdzieś tam potłukły się nawet w transporcie. Natomiast jeżeli chodzi o Massimo Dutti, fajnie paczka była zapakowana. Tutaj macie kartonik, jeżeli chcecie zobaczyć. Bardzo, bardzo taki minimalistyczny. Bardzo fajny, on jest w takim rękawie. Może tutaj mi się uda otworzyć. O, w ten sposób to wygląda. Także no, bardzo taka luksusowo wręcz wyglądająca rzecz. W ogóle też, jeżeli chodzi o tą butelkę, to ona mi przypomina butelki... O matko, teraz nie mogę sobie przypomnieć. Włoskiej marki, która ma zapach Vanagloria. No i oczywiście, a przecież pamiętałam, na o, Olfactive coś tam, nie Olfactive Studio na pewno, od Olfatology to też nie. Dobra, nieważne, w każdym razie Black Evening od Massimo Dutti, powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach. Wiele osób porównuje ten zapach do Tuscan Leather od Toma Forda. Ja nie wiem, bo ja Tuscan Leather nie wąchałam, natomiast co wiem, jest to zapach znów przepiękno skórzano-transparentny. Ma on w sobie taką owocowość jakby, natomiast chyba w nutach zapachowych nie ma owocowości. Jest osmantus na pewno, tak, jest osmantus, skóra, szafran. To jest to, co wymieniają na fragrantice. Natomiast ja zdecydowanie tutaj czuję jakąś taką owocowość, jakby nawet właśnie troszkę czerwonych owoców, ale podanych w bardzo, bardzo luksusowy sposób. Ja uwielbiam szafran w perfumach. Tutaj skóra właśnie jest taka zamszowa. Coś mi w ogóle ten zapach przypomina takiego z przeszłości, nie mam pojęcia co. Natomiast jest to idealny zapach skórzany, powiem Wam, też na wiosnę i na lato, zwłaszcza na letnie wieczory. Jest to skóra niezwykle komfortowa, taka luksusowo pachnąca i powiem Wam, że ten zapach naprawdę niesamowicie długo trwa. Jak on do mnie przyszedł, ja go testowałam globalnie na ręku i w momencie, kiedy wzięłam prysznic, jeszcze po prysznicu na ręku czułam ten zapach. Na ubraniach w ogóle ten zapach bardzo, bardzo długo utrzymuje się. Ostatnio, wczoraj prasowałam t-shirt, który nosiłam, kiedy nosiłam ten zapach.
po praniu ten t-shirt nadal pod wpływem pary z żelazka gorąca dobywał z siebie zapach właśnie Black Evening od Massimo Dutti. No ja Wam powiem, że warto się zainteresować. Mnie jeszcze interesuje White Evening, który jest taki irysowo-pudrowy. Bardzo mnie interesuje, bo ja, jak wiecie, takie pudrowo-irysowe zapachy teraz jak najbardziej. Więc to jest coś naprawdę, nad czym warto się pochylić, bo o tych zapachach się w ogóle faktycznie nie mówi, a myślę, że może to być dobry potencjał, także Black Evening, jeżeli szukacie zapachu takiego niezwykłego, skórzanego, z taką wręcz niszową, z niszowym sznytem, no to myślę, że bardzo, bardzo spoko. Chyba ten zapach 156 zł kosztuje, czy jakoś tak, także no ja polecam. Black Evening Massimo Dutti, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Kolejnym, już dwa ostatnie zapachy i kolejnym zapachem będzie BDK Vanille Leather. No i tutaj też znów wyciągnęłam ten zapach, no bo jest skóra w nazwie, więc może się zastanawiacie, czy ten zapach będzie dla Was, czy nie. Jeżeli jesteście tacy jak ja, to zdecydowanie ten zapach będzie dla Was. Tutaj skóry jakiejś mocnej znowu nie czuję, natomiast uwaga, znowu niektóre osoby czują mocną skórę, więc to trzeba sobie znów przetestować. Dla mnie ten zapach bardziej jest taki fiołkowo-pudrowy, leciuteńko zamszowy, troszeczkę waniliowy, przysłodzony wanilią. Natomiast jeżeli w ogóle chodzi o nazwę tego zapachu Vanille Leather, właśnie ja bym się spodziewała może czegoś takiego waniliowego z zamszem, coś w tym stylu. Dla mnie to jest zapach bardziej fiołkowy, pudrowy, gdzieś tam właśnie z tym zamszem, ale tej wanilii jakoś mocno szczególnie nie czuję, także trzeba przetestować, natomiast ja daję znać, że Vanille Leather wcale aż taki straszny waniliowy, ani skórzany też nie jest. I ostatnim zapachem będzie zapach, który mamy u siebie w sklepie również. Jest to nowa marka u nas, Profumo di Firenze, i jest to 25 marca, 25 marca. Ja już miałam filmik na temat tej kolekcji Dante, bo jest to zapach z kolekcji Dante, zainspirowanej właśnie Boską Komedią florenckiego pisarza, oczywiście Dantego Alighieri. 25 marca znaczy początek pisania Boskiej Komedii. Wedle naukowców Dante zaczął w tym dniu właśnie pisać Boską Komedię, chociaż to tak naprawdę jest chyba tylko umowna data. Natomiast jeżeli chodzi o ten zapach, tutaj zdecydowanie mamy skórę w piramidzie zapachowej. Natomiast tak wszystkie zapachy od Profumo di Firenze, ten zapach jest zmieszany wprost rewelacyjnie. Tutaj nic nie wybija się na prowadzenie. Mamy róże, mamy szafran, mamy kawę, mamy właśnie, no, mamy nawet kadzidło, mamy skórę. Natomiast to wszystko nie jest zbyt mocne. Jeżeli lubicie zapachy takie jak BDK Tabac Rose, jeżeli lubicie Chaga Food od Swiss Arabian, ale jest dla Was za mocny, 25 marca będzie idealnym zapachem, bo jest to zapach taki delikatny, ale jednocześnie tajemniczy, lekko dymny, trochę różany, taki bardzo fajnie, w słodki, taki mruczący sposób, nie za bardzo taki ostro różany, tylko to wszystko jest takie bardziej pod tym dymkiem, pod tą taką woalką, troszeczkę przyprawowości, dymności. Naprawdę bardzo, bardzo fajny, nie czuć też za mocno skóry, ona jest też tylko takim fajnym, ciepłym tłem. Także tak, polecam Wam serdecznie Profumo di Firenze 25 marca. I to by było na tyle. Dajcie mi znać, jak u Was ze skórą w perfumach. Czy podobało Wam się to zestawienie, czy może też jesteście tak jak ja właśnie niepewnie do tej skóry podchodzicie, jak pies do jeża. Ale tutaj udowadniam Wam, że naprawdę niektóre zapachy ze skórą są rewelacyjnie, bardzo fajnie zblendowane i nie należy się ich bać. Także to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.